Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek o dzisiejszej aktualizacji. Omówiliśmy już sobie eventy, które będą w ten weekend, w poprzednim odcinku. Bardzo dużo osób było zainteresowanych, więc zapraszam do tamtego odcinka tak naprawdę, no bo tutaj już tego drugi raz nie będziemy omawiać. Natomiast pojawiła się razem z eventami aktualizacja 7.1, która wprowadza nowych funkcji nie za wiele tak naprawdę, kilka ciekawych zmian, jakieś tam poprawki, no wszystko się kręci wokół tych nowych eventów, nie? Tak jak mówię, odcinek o eventach jest poprzedni, kto nie widział, to sobie może obejrzeć po prostu, bo tam omawiamy szerzej, co będzie w ten weekend i tak dalej, i tak dalej. Tu też możecie sobie zastopować i przeczytać, jeżeli chcecie. Zostawcie kciuka w górę oczywiście o tym, subskrypcję z dzwoneczkiem, kciuka w górę i tak dalej, i tak dalej. To dość istotne, żeby materiał się wyżej spozycjonował. Miałem tego nie nagrywać, bo tak jak mówię, nowych funkcji nie jest za wiele, ale skoro już omawiamy te zmiany, omawiamy tę aktualizację, no to niech będzie. Aktualizacja 7.1 będzie wkrótce wgrana na serwery, z tego co wiem już jest. Na Steamie na pewno, nie wiem jak tam na telefonach, musicie sprawdzać i ewentualnie sobie zaktualizować. I teraz tak. Oprócz wdrożenia nowego systemu wydarzeń z nowymi tekstami, ikonami i grafiką, poprawiono także wiele innych obszarów. Poniżej znajduje się lista nowości, zmian oraz poprawek. No i zacznijmy sobie od nowych funkcji, może ogólne. Nowe i przerobione wydarzenia, eventy z nową grafiką, opisami i ikonami. No to już wszystko wiadomo. Karczma. Informacje o aktywnych wydarzeniach i eventach znajduje się u barmana. Tu właśnie nie wiem o co chodzi, no bo wcześniej jak kliknęliśmy na barmana, jak na przykład był event Golda czy coś takiego, no to pisało, że tam jest wydarzenie złota i tak dalej, nie? Więc to jakby zobaczymy. Karczma. Anulowanie warty wymaga teraz zatwierdzenia. I to jest bardzo fajna sprawa. Tu wiele ludzi tak naprawdę się cieszy, że coś takiego zrobili. No bo jednak bardzo dużo osób, zwłaszcza w Event Golda, gdzie ta warta no cały czas praktycznie jest. Wiele osób przez przypadek ją klikało, głównie na telefonie, i anulowało przez to. A teraz jeszcze muszą to potwierdzić, więc na pewno no, takie przypadki powiedzmy do minimum się zredukują, powiedzmy, nie? Dalej, karczma. Animacje hazardzisty można teraz pominąć, no to spoko. Wcześniej też można było, jakoś sobie każdy radził. Opcje, wersja przeglądarki, przeniesione ustawienia plików cookies do zakładki pomoc i obsługa. To tam jakby taka, można powiedzieć, pierdółka. To w ogóle to czytam na polskim forum, już jest ten post, więc jeżeli ktoś chce, to sobie może też wbić i poczytać. I teraz zmiany. Ogólna aplikacja na Androida wymaga teraz Androida 5, czyli po prostu od 5 w górę będzie wspierana. No już wydaje mi się, że mało kto ma Androida starszego. Ekrany z wpisywanym tekstem, na przykład sala chwały, mają kurs od razu w polu tekstowym, to spoko. Przerobione wyświetlanie aktywności członków gildii, nie mam pojęcia jak. Zaraz sobie przejdziemy do gry i tam może niektóre zmiany sprawdzimy, jak już to wygląda, bo tak jak mówię, no na Steamie już ta aktualizacja jest, to tam sobie ogarniemy. Dodano czerwony tekst na porażki w obronie twierdzy i to jest właśnie to na czacie gildii. To jest właśnie moim zdaniem średnie, bo teraz jak wchodzimy na czat gildii, to tak to wygląda, jakbyśmy z kimś przegrali jakąś wojnę czy coś w tym stylu, a to po prostu jest w twierdzy porażka właśnie związana z, no, z tą obroną w twierdzy, nie? Wydaje mi się, że ten kolor, który był wcześniej, czyli zielony, jeśli się nie mylę, był o wiele lepszy w tym akurat wypadku, no ale dobra. Rejestracja. Berserk nie zachodzi już na okienko informacyjne, to dla mnie ważne. Legendarny loch. Animacja pustych skrzyń są teraz szybsze. No to co było w tej drugiej wersji legendarnego lochu, że bardzo dużo skrzyń było pustych. Było to związane z tym, żeby tego golda dużo nie farmić. No i też przez to bardzo się wydłużał czas robienia tego lochu, bo strasznie długo trwała ta animacja. I tutaj też widzimy, że skoro ten legendarny loch w dalszym ciągu jakoś tam rozwijają, coś w nim zmieniają, no to niestety, albo stety dla niektórych, będzie on cały czas w grze, nie? Będzie cały czas, w sensie cały czas, co jakiś czas tam wypuszczany i tak dalej, i tak dalej. Klaser, nowa ikonka zakładki legendarne. Karczma, jeśli wygrasz drewno, kamień lub duszę w grze w kości bez odblokowanej twierdzy lub podziemi, otrzymasz surowce na budowę pierwszego poziomu budynku. To jest akurat spoko. Karczma, przerobiona animacja hazardzisty, spoko. Misja dnia, walcz w lochach 5 razy, nie jest już wyświetlana dla graczy z poziomem 400+. Tu właśnie nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę no, można było nawet atakować loch, który i tak wiedzieliśmy, że przegramy, poświęcić na to 5 godzin w ciągu dnia, w sensie no co godzinkę 5 razy i mieliśmy misję zrobioną, więc nie mam pojęcia dlaczego to usunęli dla graczy z poziomem 400+. Wydaje mi się, że no co, na przykład dla mnie mogliby, jeżeli ktoś ma kopalnię od poziomu 1 do 25, mogliby totalnie wywalić misję z kopaniem gemu, nie? Bo ona praktycznie nigdy nie jest zrobiona, jeżeli tą kopalnię budujemy, natomiast no chyba, że ktoś tam skipnie kopalnię, no ale nie oszukujmy się, no mało kto tak robi.
Ale czemu tą misję akurat wyrzucili dla graczy 400+, to totalnie nie mam pomysłu, nie? Nie mam pojęcia. Dalej, karczma. Misję dnia nakarm pupila otrzymasz tylko wtedy, gdy masz pupilę do nakarmienia. A to w sumie nawet nie wiem. Wydawało mi się, że jakby przed odblokowaniem pupili nie mogliśmy dostać takiej misji. Chyba, że się mylę, ale to raczej było nielogiczne, no ale to nieważne. Pupila ognia numer 16 można teraz znaleźć podczas wydarzenia eventu Sterylne Sedesy. I właśnie to jest taki, można powiedzieć, zlikowane troszeczkę nowa nazwa eventu, ale dużo mamy tego w pupilach, do tego zaraz przejdę. Ciekawi mnie to bardzo. Otrzymasz tylko wtedy, gdy masz pupila do nakarmienia. No jakby pupila do nakarmienia ma się zawsze, a jeżeli się nie miało pupili i taka misja wyskakiwała i to przez tyle czasu, to faktycznie głupota. To mi możecie w sumie napisać, jeżeli ktoś wie dokładnie, o co chodzi. Mnie coś takiego nie spotkało na przykład, nie? Pupila ognia to już czytaliśmy. Lochy. Poprawione wyświetlanie portalu po walce. Spoko, z tym portalem też się tam coś zmieniło, ale może tu jest opisane. W sensie coś. Wiem co, to wam mogę pokazać, jeżeli nie ma. Podziemie. Ekran nagrody po zwabieniu bohatera pokazuje teraz całkowicie tą liczbę zdobytych dusz z premium. To akurat spoko. Gildia Lochy. Ekran końcowy portali wyświetla teraz aktualny bonus. O właśnie, to o tym mówię. To zaraz wam tam powiem. Pokażę, w sensie miasto, usunięta choinka. No to tak wiadomo, już po świętach, nie? No i teraz mamy jakieś poprawki, to jest jeszcze mniej ciekawe. Ogólne, naprawiono wyświetlanie grafiki, która była zbyt mała w trybie SD. Klejnoty koło fortuny, miasto poczta, kliknięcie na hydrę na liście sprawunków przenosi teraz do pupila gildyjnego, spoko. Aha, dobra, rozumiem. Naprawiono błąd przy naciskaniu na T podczas animacji, to w legendarnym lochu, to jakby coś tam się bugowało, z tego co wiem. Legendarny loch, bo T skipowało te animacje, no nie wiadomo, o co chodzi. Naprawiono błąd kursora na ekranie Balroga, no to spoko. Postać aplikacji, menu kontekstowe, run jest wyświetlany, jeśli twoja twierdza nie posiada skarbca. Menu kontekstowe, run jest wyświetlany, jeśli twoja twierdza... Aha, no dobra, powiedzmy, że rozumiem. Postać, naprawione wyświetlanie braku lub nieprawidłowych wartości broni manekina, jeśli funkcja porównaj przedmioty jest aktywna. Postać, naprawiona amunicja do legendarnych przedmiotów. Aha, właśnie, naprawili w końcu ten łuk, który miał taką samą strzałę jak... W sensie łuk z drugiego legendarnego lochu miał taką samą strzałę jak ten, który był w pierwszym legendarnym lochu i to w końcu naprawili. Postać, od teraz wyświetlany jest komunikat o błędzie podczas przeciągania klejnotu na puste miejsce w ekwipunku. Zarządca areny, naprawiono wizualny błąd paska postępu przy 10 tysiącach. Zarządca areny, naprawiono błąd potrzeba więcej pieniędzy. Kowal, dodano brakujące wpisy tekstowe w niektórych językach, ostrzeżenie broń z toalety. No to jakby nas nie dotyczy, bo to działało. Stajnia, naprawiono błąd wyświetlania premii środowiskowej Gryfa. Lochy, zapisane walki w lochach nie było możliwe, jeśli postać osiągnęła poziom w danej walce. Teraz takie walki są zapisywane automatycznie. No zobaczymy, no z tym zapisem walk jest bardzo, bardzo dużo błędów i zobaczymy, czy w końcu faktycznie może to działa tak jak powinno. Poczta, zapisane walki w podziemiach nie są już zapisywane jako zadania. Aha, okej, to rozumiem. Podziemie, naprawiono błąd kursora myszy i ikony dłoni. Podziemie, poziom napełnienia ekstraktora dusz nie jest już wyświetlany podczas ulepszania budynku. Handlarz grzybków, naprawiono przycisk oferty w wersji przeglądarkowej. No i tak wygląda ta aktualizacja 7.1. Jak mówię, tutaj się głównie kręci o te nowe eventy, które sobie dokładnie omówiliśmy. Na dwa póki co wiemy, jakie będą, w sensie o dwóch mamy informacje i te sobie omówiliśmy w poprzednim filmie. I teraz może przejdziemy do gry. Mam nadzieję, że tutaj mi nic się nie wykrzaczy. Okej, jesteśmy od razu w grze. Tylko, że ja... A, tutaj sobie kliknę i też będę w grze. Dobra, git. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te pupile, w sensie inaczej, może zaczniemy sobie od lochów. Aha, tu ja mam portal w ogóle skończony. No to wejdźmy sobie tu, no i zobaczcie, premia za portal teraz nam wyświetla, ile mamy obecnie i za następny poziom, ile dostaniemy, od razu nam obliczy życie i tak dalej, więc to naprawdę fajna rzecz. Tu jeżeli chodzi o te aktywności, no to faktycznie coś tam pozmieniali, teraz widzę, że jest 10 minut, tutaj widzę, że 40 minut, no chyba takie znowu to jest bardziej dokładniejsze, no coś tutaj kombinują z tego co widzę, jeżeli chodzi o tą aktywność. Natomiast tutaj pety nas interesują, ponieważ zobaczcie, Omnibuma, można go znaleźć podczas prawdziwa profuzja PD, czyli to co mamy w ten weekend. Tutaj jeżeli chodzi o Paladona, można go znaleźć podczas epickie szaleństwo zakupowe, więc tu już widzimy, że nowa nazwa, myślę, że epika, ale nie wiadomo co to dokładnie będzie, jest wprowadzona, powiedzmy.
Tutaj tego można go znaleźć podczas eventu Złote Zbiory, więc to też się zmieniło. Tutaj chodzi, poczekajcie, 16, 17, 18, 19, 20. No to tak, to o 16 peta chodziło. Czemu ja to w ogóle tak policzyłem, nie wiem. W każdym razie zobaczcie, można go znaleźć podczas eventu Sterylne Sedesy. No i tak jak tamte nazwy nam za wiele nie mówią, tak tutaj Sterylne Sedesy może być coś takiego, że na przykład, nie wiem, możemy mieć spłukanie do kibla dwa razy, w sensie dwa razy da nam manę podczas tego eventu. No nie wiadomo, trzeba czekać na informację, natomiast no widzicie, to już jest jakaś tam, powiedzmy, wskazówka dla nas. No i tutaj jeżeli chodzi o wodę, w sensie o wodę, no dobrze, o wodę, ale w wodzie nie ma żadnego eventowego pupila, racja. Więc jakby to by było na tyle. Okej, okay, więc chyba z takich rzeczy no to tyle. Jak widzicie też wraz z aktualizacją poprawili mi w końcu awatarek. Już on jest, można powiedzieć, że prosto i nawet ze złotą ramką wygląda ładnie. Więc też już jestem zadowolony, że to się stało. No i chyba z takich rzeczy no to tyle, nie? Tutaj jak zbawimy bohatera, no to teraz nam pokazuje jakoś całość, już nie ma tego rozbitego na 2T. No, takie można powiedzieć, że pierdółki, no ale git, nie? Tutaj usunęli już tą choinkę z miasta, z tego co widzę. No spoko, nie? Takie można powiedzieć niewielkie zmiany. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcineczek. Zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Twitcha. Dzisiaj nie ma live'ika, ale jutro będzie około 19. Wbijajcie na Discord dla widzów, zostawcie subika z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć.